17 maja o godzinie 20 koncertem Filharmonia dowcipu w wykonaniu Waldemara Malickiego pod dyrekcją Bernarda Chmielarza rozpocznie się oficjalne otwarcie Filharmonii Kaszubskiej. Uroczystości zaplanowano do 21 maja. 18 maja w godzinach od 10 do 16 będzie można zwiedzić nowo otwarte Wejherowskie Centrum Kultury, a o godzinie 18 ze spektaklem Zabawki Pana Boga wystąpi Teatr Muzyczny Roma z Warszawy. Na godzinę 20 zaplanowano kinową noc muzeów, połączoną z wystawą sprzętu kinowego i prezentacją filmów przedwojennych: Pantadeusz, mogiła nieznanego żołnierza oraz Cud nad Wisłą. Atrakcją wieczoru o godzinie 22.45 będą pokazy ogniowe przed wejściem do budynku. 19 maja, w godzinach od 10 do 16, będzie dniem otwartym dla zwiedzających Wejherowskie Centrum Kultury, a o godzinie 18 z koncertem wystąpi Grzegorz Turnau. 20 maja o godzinie 18 odbędzie się pokaz filmu Oszukany w reżyserii Marcina Solarza. Natomiast 21 maja o godzinie 14 odbędzie się konferencja poświęcona tematyce inżynierii morskiej. O godzinie 16 odbędzie się otwarcie wystawy poplenerowej malarstwa marynistycznego Nadmorskie Spotkania Twórcze Białogóra 2012. Na wszystkie wydarzenia oczywiście wstęp wolne, ale trzeba pamiętać o tym, że od 6 maja będzie prowadzona rezerwacja gratisowych miejsc na udział w wydarzeniu Dni Otwartych. Jest to bardzo ważne z uwagi na duże zainteresowanie.